Zapraszam na odcinek 4 Pancerni i Pies, jak zmarli aktorzy, część druga. Tomasz Zalewski, urodzony w grudniu 1929 w Rudzieńcu. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Marię i brata Piotra. Przerwał studia na Uniwersytecie Poznańskim i przeniósł się na studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, które ukończył w 1955 roku. Swój debiut teatralny miał rok później. W 2003 roku Zalewski dowiedział się, że choruje na nowotwór. Przez 3 kolejne lata walczył o życie z chorobą. Jego żona Teresa Lipowska, również aktorka, znana z serialu M jak Miłość, tak wspomina ten czas. Tu cytat. Mój mąż chorował 3 lata w potwornych bólach. Cały czas musiał przyjmować morfinę. Ja to wszystko z nim przeżywałam bardzo. Powiedziała czasopismowi Fakt. Aktor zmarł 13 lipca 2006 w Warszawie. Pochowany został w Warszawie na cmentarzu w Pyrach. Miał 76 lat. Stanisław Jasiukiewicz, urodzony w maju 1921 w Postawach. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Brał udział w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji działał w AK. Zesłany do Kaługi. Po wojnie studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia aktorskie ukończył w 1949 na PWSD w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Był aktorem teatralnym we Wrocławiu, a następnie w Teatrze Polskim w Warszawie. W 1959 wystąpił jako Zenon Ziembiewicz w adaptacji Granicy Zofii Naukowskiej. Wybitny aktor chorował na raka trzustki. Choroba ta przyczyniła się do jego śmierci 27 czerwca 1973 roku. Został pochowany na cmentarzu pomorskowskim w Warszawie i podobnie jak Tadeusz Kalinowski, który w serialu wcielał się w rolę porucznika, zmarł w bardzo młodym wieku. Miał zaledwie 52 lata. Jerzy Turek, urodzony w styczniu 1934 w Tchórzowej. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Występował także w kabarecie Owca u Jerzego Dobrowolskiego. W 2010 prezydent RP pośmiertnie odznaczył artystę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy artystycznej. Urodził się niedaleko Węgrowa. Miał siostrę Mariannę oraz dwóch braci, jednego Konstantego. Po zakończeniu II wojny w 1945 przeniósł się wraz z rodzicami do Kobyłki pod Warszawą. Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w warszawskim technikum budowy silników samolotowych. W 1973 zdarł gardło, na strunach głosowych pojawiły się polipy i musiał poddać się operacji wycięcia migdałków. Zmarł 14 lutego 2010 w wieku 76 lat na białaczkę. Został pochowany 22 lutego w Kobyłce koło Warszawy. Zygmunt Gęstowicz, urodzony w styczniu 1921 w Szakach. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dzieciństwo spędził w Postawach, gdzie jego rodzice mieli aptekę. W Wilnie zdał maturę i dostał się na uniwersytet na studia prawnicze. Następnie wybuchła wojna światowa, na początku której został statystą teatralnym. Zdobył wykształcenie aktorskie, zdając egzamin eksternistyczny w 1946. W latach 60. wcielił się w postać Stefana Jabłońskiego w radiowym słuchowisku w Jezioranach. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. W 76. otrzymał Złoty Ekran za udział w telewizyjnym programie Pora na Telesfora. Wielu widzów zapamiętało go również z programu dla dzieci Piątek z Pankracym. W 1995 roku marszałkowie Sejmu i Senatu uhonorowali artystę orderem Wdzięczności Społeczne. Zygmunt Gęstowicz w ostatnich latach życia zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 14 marca 2007 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu pomorskowskim. Miał 86 lat. Tadeusz Fijewski, urodzony w lipcu 1911 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz radiowy. Urodził się w rodzinie robotniczej na warszawskim Powiślu. Był synem Wacława, malarza pokojowego i Marianny. Miał 9 rodzeństwa, z których 3 wybrało drogę artystyczną. Oprócz Tadeusza byli to aktorka i tancerka Barbara oraz brat Włodzimierz i siostra Maria, którzy pracowali w teatrach lalkowych. Zadebiutował w 1921 jako statysta w Chorym z urojenia Moliera w Teatrze Polskim w Warszawie, kierowanym przez jego założyciela Arnolda Szyfmana. Aktorem Teatru Polskiego był następnie aż do śmierci w 1978. Aktor zmarł 2 listopada z przyczyn naturalnych. Został pochowany wraz z żoną w Alei Zasłużonych na cmentarzu pomorskowskim w Warszawie. Po jego śmierci okazało się,
iż regularnie wpłacał pieniądze na rzecz jednego z domów dziecka. Nikomu o tym nigdy nie mówił. Mieczysław Stor, urodzony we wrześniu 1929 w Bojanowie, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Urodził się jako syn Stanisławy i Piotra, robotnika kolejowego. Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości, gdzie uczęszczał do szkoły, a gdy wybuchła wojna, zaczął pracę w warsztacie ślusarskim. Mając jednak w planach kontynuować naukę, zapisał się do gimnazjum. W 1949 w Górze Śląskiej zdał maturę i rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi, wybierając wydział aktorski. Był jednym ze współzałożycieli i aktorem kabaretu Koń, w którym zastąpił Mieczysława Czechowicza. Aktor zmarł w wieku 44 lat 5 października 1973 roku. Aktor odszedł we śnie, a przyczyną jego śmierci było zaczadzenie. Wokół zdarzenia zaczęło jednak krążyć wiele legend i plotek. Twierdzono, że udusił się spalinami z niewyłączonego silnika samochodowego, czy też, że zasnął z papierosem, od którego zajęła się kołdra. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Krzysztof Litwin, urodzony w czerwcu 1935, aktor, grafik, malarz. Był jednym z pierwszych autorów i aktorów kabaretu Piwnica pod Baranami. Od 1956 współpracował też z silną grupą Pod Wezwaniem. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara w Zakopanem i Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Następnie studiował na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystąpił w około 80 filmach, malował akwarele i wykonywał grafiki. W 1961 poznał swoją przyszłą żonę Małgorzatę, z którą zawarł związek małżeński w 1963. Poznali się w klubie Jaszczurzy. Owocem tego małżeństwa był syn Bartek. Z żoną rozstali się po 20 latach. Mimo iż nie byli już razem, była żona wspierała aktora aż do jego śmierci w 2000 roku. Aktor zmarł na chorobę nowotworową w wieku 65 lat w jednym z krakowskich szpitali. Pochowany został na krakowskim cmentarzu rakowickim. Mieczysław Czechowicz, urodzony we wrześniu 1930 w Lublinie. Aktor teatralny, kabaretowy, filmowy i telewizyjny. Trzykrotny laureat Srebrnej Maski w plebiscycie Ekspresu Wieczornego na najpopularniejszych aktorów telewizyjnych w latach 1962-64. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a na dużym ekranie zadebiutował w 1953 w filmie Piątka z ulicy Barskiej w reżyserii Aleksandra Forda. Rozgłos przyniosły mu kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie Starszych Panów, a także liczne role drugoplanowe i epizodyczne. W ostatnich latach życia Mieczysław miał problemy z sercem. Miał zostać operowany, ale nie doczekał się zabiegu. Zmarł w swoim domu w podwarszawskim Miedzeszynie 14 września 1991, 2 tygodnie przed jego 61 urodzinami. Aktor został pochowany w skromnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Kochani, jeśli Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Cześć!